Siema, witam was w tą niedzielę. Trafiłem kartę Team of the Year z Realu Madryt i nie jest to bramka. Co przed nami? Ikona czy karta Hero? Czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach, a może nawet dzisiaj w SBC? 400 tysięcy monet. Tyle kosztuje Chabi, Alonso, Icon Toty, którego możecie wykonać w wyzwaniach budowania składu. Mieliśmy rozbudowę obrońców, pomocników, no to dzisiaj czas na rozbudowę napastników 85+. Kolejny błąd EA, pod koniec stycznia z paczek znowu leciały karty mundialowe. Jak chcesz być na bieżąco z FIFA Ultimate Team codziennie o 7 rano, będziesz miał tutaj materiał, tak więc zostaw subskrypcję, jeśli jej nie masz, zostaw like. Wczoraj poziom mojego humoru niesamowicie wystrzelił, kiedy na streamie trafiłem kartę właśnie drużyny roku. Tak, spodziewam się już tych komentarzy, po co ci taka karta, skoro ty i tak w tą grę nie grasz. Tak więc dzisiaj o godzinie 16 widzimy się na Twitchu, zagram całą ligę weekendową naraz, pokażę wam jak się gra z kartą Team of the Year, jak się gra tym składem, który tutaj posiadam. Oczywiście ten skład będzie właśnie jeszcze ulepszony o tą kartę, którą zaraz zobaczycie, no i potem poczekamy na content o godzinie 19. Miał być dodatkowy content, zrobiłem z 37-40 rozbudów La Liga Premium, kompletnie nic nie trafiłem, nawet walkouty nie było, więc wam nie będę pokazywał, natomiast właśnie kartę Team of the Year. Trafiłem z pika 75+, jeden z trzech zawodników do wyboru. Następny show. Modric! Modric! Tak jest! Ja nie mogę! Luka! Luka Modric! Dobra, jedziemy po drugiego. Jedziemy po drugiego. Moja reakcja nawet mnie zaskoczyła, ale spokojnie, to jest po prostu Luka Modric. Na niego tak po prostu trzeba reagować, kiedy ta karta wypada z paczki, kiedy szczególnie jesteście kibicem Realu. Wczorajszy content, dokładnie tak samo jak tydzień temu, dostaliśmy właśnie w sobotę ikonę Toty w wyzwaniach, jeśli chodzi o SBC. No i można powiedzieć, że Chabi Alonso 4x4 wymagania, jeśli chodzi o tego zawodnika. Skład oczywiście brązowy, srebrny, dodatkowo 85 skład, 83, 86 oraz 87. To nie jest drogo, naprawdę. Naprawdę to nie jest drogo, to SBC kosztuje 400 tysięcy monet, no i odbiór społeczności jest jak najbardziej dobry. No i patrząc na to, że wiele osób właśnie będzie robić piki, rozbudowy, to myślę, że ten Chabi Alonso nieraz może pokazać się przeciwko wam, na przykład w składzie przeciwnika. No ale teraz pojawia się pytanie, skoro mieliśmy już ikonę Team of the Year w SBC, no to na co teraz kolej? Szczególnie, że co tydzień w niedzielę, przynajmniej przez ostatnie dwa tygodnie, dostawaliśmy mocne takie losowe SBC jak ikona czy hero. W poczekalni wyzwań nadal mamy Richarlisona, do którego do końca nie mamy pewności, czy to będzie SBC czy Objective. Nie wiem, może była gdzieś jeszcze informacja, natomiast w pierwszym leaku kompletnie o tym nie było mowy. No i Jorginho, który po prostu ma się pojawić w SBC jeszcze podczas tego eventu Team of the Year. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, jaka jest szansa na jakieś SBC właśnie w stylu ikony. Spróbujmy podejść do tego logicznie. Kiedy to może być? Czy dzisiaj w niedzielę, czy w kolejnych dniach? Oczywiście, bardzo często SBC były w poniedziałki, wtorki i tak dalej. Natomiast ostatnie dwa tygodnie raczej przyzwyczaiły nas do tego, że właśnie w niedzielę to najlepsze SBC wypadało, wychodziło po raz pierwszy i tak dalej. Dobra, to mamy ustalone, że dzisiaj jest duża szansa, że o 19 może się pojawić. Druga sprawa, czy to będzie ikona, czy karta hero. Dość często robili tak, że dawali na przykład hero, ikona i tak dalej, czyli po prostu na zmianę. A ostatnio mogliśmy, jak dobrze pamiętacie, trzykrotnie aż, ale zaczynając od niedzieli tydzień temu, wykonać właśnie taką kartę ikony. No i patrząc właśnie na tą kartę ikony, mogliśmy zrobić sobie losową ikonę, to była paczka 88+, Bay Mid, Prime lub World Cupową. W tym momencie możemy dostać natomiast kartę Hero. No i pojawia się jedno pytanie. W jakie może to segmenty też cenowe uderzać? No i patrząc na te wszystkie wyzwania, możecie doskonale zauważyć, że nigdy te 300 tysięcy nie przekraczali. A jeśli ma to być karta Hero, to raczej już będzie pik, a nie paczka. No chyba, że tylko paczka z wyjątkowo tylko i wyłącznie kartą mundialową, nieograniczoną tak jak tu maksymalnie 89, ale najlepsze. Paczki nie ma w kodzie gry, więc paczkę też możemy po części odrzucić. I tak sumując wszystkie wnioski, jeśli coś ma wyjść, to według mnie, tak powiedzmy spekulanta, który to próbuje to rozegrać na logikę, będzie to dzisiaj, tak bym obstawiał i taką mam nadzieję, lub powiedzmy poniedziałek, wtorek, dodatkowo będzie powtarzalne, raczej nie od razu, tylko się będzie odświeżać, ostatnio mają taką tendencję, będzie to SBC o kartę Hero i będzie to pik o kartę Hero z tego powodu, że nowego kodu gry z takim wyzwaniem większym nie mamy, a właśnie tydzień temu musieliśmy mieć, żeby dostać tą paczkę. Taki tip, no ogólnie też to na streamach się przewija, 84, według mnie to jest jedyny teraz tak mocno sensowny temat, szczególnie, że jest bezpieczny, nigdy prawie nie zawodzi, jest użyteczny w wielu wyzwaniach. Możemy stać właśnie hero, na przykład pika, który raczej 300 tysięcy monet nie przekroczy. Możemy stać przeróżne rozbudowy, na przykład te, co się odświeżają, zaraz wam również o nich powiem. A dodatkowo, wiadomo, możemy dostać jeszcze jakąś poboczną rozbudowę. Wprawdzie mamy Team of the Year, to najlepszy moment na takie wyzwanie. Dodatkowo wczorajszy content to rozbudowa pomocników 3x85+, czyli to samo, co dostaliśmy dzień wcześniej z obrońcami. Teraz wręcz na logikę powinniśmy dostać napastników. Znowu skład 85 czysty, znowu 70 tysięcy monet. Jeśli chodzi natomiast o napastników,
no to ta sama paczka może kosztować więcej. Mieliśmy tak właśnie przy tych rozbudowach 3x83+, więc nie zdziwiłbym się, gdyby uderzyli na przykład skład 86. Może to być jakaś wskazówka, żeby sobie zebrać jakieś kartę do klubu 86 w jakichś sztukach, jeśli nie macie, żeby potem nie przepłacać za to. Natomiast te SBC się odświeżają. Pierwsze odświeżenie właśnie tej rozbudowy nie będzie dzisiaj o godzinie 19, tylko w poniedziałek dostaniemy odświeżenie obrońców o godzinie 19, we wtorek dostaniemy odświeżenie pomocników, a we środę dostaniemy napastników, jeśli właśnie ci napastnicy wyjdą cię o 19. Te odświeżenia SBC mogą być ciekawe pod kartę 85. Nie wiem, czy bym teraz w nie wchodził, ale na jakichś tam wahaniach w poniedziałek, kiedy się będzie odświeżać, czyli zebrać wcześniej, wystawić na godzinę 19, w zależności jak te ceny będą się kształtować, jeszcze będę zerkał. We wtorek spróbować to powtórzyć, zobaczymy, jakie dzisiaj dadzą wymagania do napastników. Może też to być jakaś opcja do handlu. Tydzień bez jakiegoś większego błędu, tygodniem straconym. To jest chyba jakieś tam motto jej, bo patrząc na to, co znowu zrobili. Karty mundialowe, które zostały wykasowane z klubów po 4 stycznia, znowu były do trafienia. I najważniejsze, były do trafienia w formie właśnie czerwonej z paczek za poszczególne nagrody w zadaniach. Już wam pokazuję, ale zobaczcie na to. Ktoś trafił De Bruyne. De Bruyne czerwonego i szansa na trafienie takiej karty jest dużo większa niż szansa na trafienie karty Team of the Year. No i jej napisało tak. Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nagrody za cele wygraj 5 draftów, wygraj 10 draftów online zawierały elementy Mistrzostw Świata. Gracze, którzy nieprawidłowo otrzymali elementy piłkarza Mistrzostw Świata, otrzymają prawidłowe elementy w nadchodzących dniach. Tak więc, jeśli ktoś miał tyle szczęścia, że zrobił to zadanie, otworzył, wyleciała wam karta mundialowa, no to myślę, że ta szansa na zawodnika, który mógł mieć kartę Toty, była dużo, a to dużo większa. No i prawdopodobnie ten gość sobie tutaj otrzyma kartę De Bruyne Team of the Year, idąc tak na logikę. A w kolejce do zwrotów nadal jest Thibaut Courtois, który leciał przez chwilę jako złoty, zamiast lecieć po prostu w wersji Team of the Year, więc kto miał wtedy szczęście, że akurat tak się natrafiło mu, że trafił go w tym momencie akurat, no to otrzyma tą kartę. Ciekawe, kiedy się za to zabiorą, a tak naprawdę kiedy dadzą ten komunikat, że rozpoczęli przyznawanie albo przyznali już wszystkim rekompensaty. Trafiłem na ciekawy post. Matt Food Trading. Słuchajcie, gość jest niesamowity. Co roku niesamowite ilości paczek zbiera, jeśli chodzi o otrzymanie paczek na Team of the Year. No i sytuacja wygląda tak. 11 godzin otwierał, prawie 1000 paczek i trafił tylko jednego Cancelo nominowanego i 3 razy Fekirów, 0 kart Team of the Year. I sam stwierdza, że w tym roku ten drop jest jeszcze mniejszy, więc trafienie tego Modricia tym bardziej napawa mi optymizmem. W ogóle na cały event Team of the Year gość trzymał, żeby was tu nie okłamać, ale zaraz zerknę informację, 2500 paczek. No i wszystko to, można powiedzieć, transmituje na Twitchu, więc bardzo ciekawa sprawa, jak lubicie paczki pooglądać, a przy okazji jest to również charytatywny stream, świetna inicjatywa z jego strony. A tutaj od Footmentora macie fajną rozpiskę, z jakiej rozbudowy ligowej macie jakie karty do trafienia w formie graficznej, więc naprawdę można fajnie to zauważyć. Ja zdecydowałem się na La Ligę, kompletnie mi z 35 takich rozbudów nie oddało, a pamiętajcie, taka rozbudowa kosztuje około 10 tysięcy monet, więc 350 tysięcy w teorii wartości. Ja dodatkowo kupowałem te karty z rynku, więc to jest druga sprawa, ale wiadomo, według mnie te piki będą lepsze i dzisiaj na streamie pomiędzy tymi spotkaniami ligi weekendowej będę starał się tak z 15-20 pików otworzyć i zobaczymy, jaki będzie rezultat. Wczoraj usuwałem całą listę transferową, więc macie, można powiedzieć, 24 godziny świeży przegląd, jak to kartami obracałem. No i Cancelo sprzedany za 440. Dziwna sprawa, 420 maksymalnie chodził, ktoś kupił, natomiast kilka sztuk właśnie branych po 390 sprzedawałem po 420, 10k zysku, 30k transfer profitu. Świetna sprawa, żeby sobie ten transfer profit podbić. Tygodniowy 2 miliony, więc wiadomo, też bierzcie na to poprawkę, ale na wielu kartach, jak na Foudenie, 15 to 15 transfer profit i tak dalej, a na przykład na Thiago to było chyba nawet jeszcze lepiej. Lecąc dalej, jednak chciałem wam jeszcze pokazać Davisa. Jeden Davis w nocy zszedł za 450, miałem ich po 350 tysięcy monet, reszta 370, więc to też mega kosmetyka. Liczyłem, że będzie bardziej luz, bo 375 przetrzymałem i nie zszedł jakoś wybitnie, więc no po prostu tak zostałem. Tu macie jednego Freda. Vasquez, który niesamowicie poleciał do góry. Wiecie, że po 105 miałem go, po 100 tysięcy, 110 nawet niektórych dobierałem. W tym momencie jest 130, 140, nawet nie chcę na to zerkać, te linki Realu. Tutaj macie Zakarię, który poszedł trochę niżej niż mógł ostatecznie, jakiegoś Adama Traore. No i powoli właśnie mogę sprzedać wszystkie karty. 7 milionów na koncie. Będzie co rozwalić po części na rozbudowy. Taki milion. Jakbym taki milion w Toty na rozbudowy wydał, nawet na te piki 75+, to wiadomo, mógłbym po części robić inne SBC i naprawdę byłbym zadowolony. Ciekawe, ile kart Toty trafię.